Sportu i Rekreacji w sprawie zmiany zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkole infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Uchwała jest kosmetyczną zmianą. Dyrekcja Gminy nr 1 zwróciła się o to, aby pieniądze, które zostały po realizacji zadania malowania szatni oraz gminy obecnych sportowych, pozostały jeszcze w szkole i można było zainwestować w domów małych sali gimnastycznych. I komisja przychyliła się tej prośby. Jakie tu kasie zmieniły? Proszę? Tam była dosyć duża kwota, około 10 tysięcy, ale nie pamiętam, więc tam remont na pewno będzie. No. Ale 12 lat do malowania szatni, z tego było inne zdanie, więc zostało pewne części. Ta cała miasteczka jeszcze jest, bo tam w tej chwili jest sfer, jest księgowy. Pani Marlo, nie wiem, nie byłem w tej sali miasteczki, ale zdaniem takie pismo z taką prośbą, dlatego faktycznie mała sala gimnastyczna, blisko sekretariatu. Wydaje mi się, że pani dyrektor wie lepiej, że ma taką salę gimnastyczną. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.